To Teatr Polski w Bielsku-Białej tuż po gali jazzu polskiego na Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymce Jazzowej 2015. Głównym bohaterem wieczoru był polski zdobywca jazzowej nagrody Grammy Włodzimierz Pawlik. A na scenie pojawili się z nim m.in. Laura Szafran i Marek Bałata. Pierwszy raz mogłem zaprezentować na jednym koncercie trzy moje projekty muzyczne, które są jak gdyby, każdy z nich jest dotyczy czego innego, tak? Czyli w trio, płyty w trio w pierwszej części, muzyka właśnie typowo na ten skład, druga część związana właśnie z muzyką z filmu Rewers z Gary Goodmanem i trzecia część tego koncertu. Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza Struny na ziemi. Także to jest pierwszy raz miałem okazję w sumie w ten sposób jakby przedstawić swoją twórczość właśnie na takim autorskim koncercie. Włodzimierz Pawlik jako gwiazda Bielskiego Festiwalu otrzymał tego dnia zadymkowe wyróżnienie anioła jazzowego. A zanim dam wyraz swojemu wzruszeniu, pozwolę sobie położyć tę statuetkę na fortepianie. Musiał, nie musiał, widocznie dostał. Przed gwiazdą wieczoru wystąpili laureaci konkursu tegorocznej zadymki, poznańska grupa Wizdub Collective. Dobrze się rozumiemy, mamy jakieś wspólne zainteresowania, także to też mam nadzieję widać tę zespołowość w naszej grze, bo właśnie nie nazywamy się po nazwisku jakiegoś lidera i tak dalej, wybraliśmy neutralną nazwę, bo czujemy się jakby kolektywem i chcemy na tym budować markę, nie na czyimś nazwisku, tylko markę jako zespół.